Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus, a to jest God of War. I muszę zacząć ten odcinek od przeprosin. Przeprosin w waszym kierunku. Przeprosin mających na celu przeprosić za to, że Niflheim ogarnąłem bez waszego udziału. Znaczy ogarnąłem go z pośrednim waszym udziałem, bo film powstał, ale nie ujrzy on nigdy światła dziennego, został już usunięty. Powstał film pełen frustracji, nerwów i bezsensownego obwiniania gry. Jak tak sobie chłodnym okiem na to spojrzałem. Strasznie mnie ten grind wymęczył. Nie wiem, ile godzin tutaj spędziłem, ale zdecydowanie za dużo. Strasznie mnie ten grind wymęczył. Mogę wam mniej więcej pokazać, na czym polega taki już bardziej zaawansowany run po Niflheimie niż to, co mieliśmy ostatnio. Ten kamień, który wykonaliśmy dla Sindriego, jego się wkładało w piedestał, on otwierał nam bramę, mogliśmy wejść tu. Tu, jak widzicie, było bardzo dużo skrzynek dookoła, które oczywiście pootwierałem z wielką chęcią i były też takie skrzynki specjalne, czyli chyba poczynając od tej albo od tej, nieważne. Skrzynki takie jak ta tutaj, jedną zostawiłem dla przykładu. Znaczy tak naprawdę dlatego, że jest tam przedmiot, który mnie jakoś szczególnie nie interesuje, po prostu zrobiłem save'a, otworzyłem i czytałem. Widzicie, żeby ją otworzyć, trzeba mieć konkretną ilość ech mgły. Tu jest 7,5, była taka za 5, była taka za 2,5, za 1000, chyba jakoś tak. I plus były tutaj jeszcze 3 szczeliny, które otwierały się tak samo, dużą ilością ech dusz, bo 10, 15 i 20 tysięcy, plus przedmiot, który można było znaleźć głębiej w labiryncie. Zrobiłem te szczeliny, to nie było... Albo nie było wyzwania, bo w pierwszej były trole, znaczy ogry, przepraszam, w pierwszej były ogry, w ostatniej był jeden pożeracz dusz. W środkowej były 3 wiedźmy na 8 poziom, więc możecie się domyślać, że kobiety lekkich obyczajów latały tutaj na prawo i lewo. No ale jakoś się udało. I to się nie nadawało na odcinek absolutnie. No i podczas biegania, czekajcie, bo już się zaczynam dusić. No i podczas biegania po Niflheimie trafiłem na Walkirię. Bardzo łatwo było na nią trafić. Omijałem ją. Pierwsze kilka ranów ją po prostu omijałem, jak robiłem je prywatnie. Mówię, nie, już jedna Walkiria poza odcinkiem była. Nie mogę do tego dopuścić znowu. Zacząłem nagrywać. Zacząłem biegać. Zacząłem robić te szczeliny. Wpadłem w tę Walkirię, za drugim razem ją rozpykałem. Nie wiem, czy już z mojego wkurwienia, czy ja dostałem furii po prostu, plus jeszcze Kratos. Ale no, jakoś to poszło w każdym razie. Jakoś to w każdym razie poszło. No, jakoś się to udało. Ale to, co było w poprzednim filmie z Walkiriami, gdzie troszeczkę się chyba poddenerwowałem, to było preludium do tego, co tutaj się wydarzało. I naprawdę nie chciałem publikować tego filmu, bo był bez sensu. Był pełen mojego narzekania, pełen moich przekleństw, pełen absolutnie wszystkich złych rzeczy, których nie chcę umieszczać na tym filmie. Moja zła natura się po prostu wyłoniła i tyle. Ja wam mogę, po pierwsze, to sobie muszę ściszyć grę, bo zaraz zacznę, o kurde, zaraz zacznę drzeć mordę. Niepotrzebnie. Wyłoniła się moja prawdziwa natura, której nikt nie powinien oglądać. Przepraszam, publicznie. Ja wam może pokażę taki krótki run przez to, bo tu jest wejście, którym weszliśmy i zawsze mamy dwie drogi na dzień dobry, parę skrzyneczek i tak dalej, no i ci przeciwnicy się tutaj respią. No i mamy jakieś dwie drogi, na przykład możemy sobie obrać tę drogę. Tak, króciutko wam to tylko pokażę, o co chodzi mniej więcej. No i co jakiś czas mamy takie pomieszczenie, tam widzieliście skrzynię Norn na wejściu. Skrzynię Norn, której szyfr trzeba zapamiętać i w trakcie biegania po labiryncie znaleźć trzy takie, wiecie, kołowrotki z pieczęciami, żeby je sobie po prostu... żeby je sobie odwrócić odpowiednio i potem można tutaj wrócić i dostać bardzo fajne fanty. No i takie są pomieszczenia co jakiś czas. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, mara. Tu sobie wskoczę. Nie, z wiedźmami nie, nie. Nie, nie mam. Szukałem porad, jak walczyć z wiedźmami przez tę szczelinę cholerną.
I jedyne co znalazłem, to narzekania ludzi na tego przeciwnika, więc nic nie znalazłem, sam sobie w końcu jakiś sposób wypracowałem, ale nie mam zamiaru go powtarzać. No i tak to wyglądało, takie pomieszczenia z tą złotą skrzynią epicką, czy tam legendarną. Tam wyłażą przeciwnicy i tyle. No i skrzynia Norn, której kod trzeba znaleźć. I tak 458 razy, żeby nałapać ech dusz, żeby je potem wydać, żeby znowu się męczyć z przeciwnikami. Nienawidzę. Strasznie mi ten grind zepsuł odbiór tej gry. I nie chcę już tutaj być dłużej. No i jeszcze dodatkowo mówię, dobra, no mam tyle tych ech dusz, bo naprawdę sporo ich dozbierałem. Mam cały secik. Mam cały secik Ivaldiego pod runy. Gdzie to jest? Aha, tu, na ramienniki przeklętej mgły Ivaldiego. Mam pod runy, bo naprawdę fajnie mi się tymi atakami runicznymi walczy. No tylko, żeby ten sobie ulepszyć, potrzebny mi jest rozżarzony węgiel z Muspelheimu, czyli muszę pokonać Walkirię w Muspelheimie. I tym się dzisiaj zajmiemy, mam nadzieję, że trochę ochłonąłem od wczoraj. No, jeszcze jakieś orda... Aha, to są piekielne polety, to mnie nie interesuje. Nie wiem, co, nie pamiętam, co wypadło z tamtej Walkirii. W każdym razie mam Kirys z tych i mam nabiodrnik Walkirii i plus jakieś rękojeści, potęga Walkirii i coś chyba jeszcze z Walkirii mi tu wypadło. O, to średnia szansa na zyskanie mocy skrzydło upadłych. Takie podobne są w sumie te rękojeści. Ale mam taką. Mgławica. Niewielka szansa na uzyskanie uzdrawiającej mgły przy trafieniu. Uzdrawiająca mgła przywraca zdrowie i daje premię do run. Takie coś sobie, nie wiem skąd mi to wypadło, ale skądś to mam i z tego sobie korzystam. Rękojeść ostrzy mamy walkiriową, to chyba widzieliście, że mamy talizman, coś tu wpadło nowego? No talizman przeklętej mocy, fala przeklętej mgły, która osłabia wszystkich pobliskich wrogów, obniżając statystyki. Dużo biegałem z tą rękawicą, fajnie się w sumie z nią biegało, ale teraz chcę sobie to przetestować, zobaczyć, czy to ma jakikolwiek sens. No i tyle, i tak to wygląda, jedziemy do... Aha, bo tak, te trzy szczeliny były częścią zadania, więc teraz chcę je oddać. Ej, Sindri, nie zgadniesz, szczeliny zamknięte. Że co? Niemożliwe. Poważnie? Nie wierzę. Serio? Trwało to wieki, ale zamknęliśmy je. Nie do wiary. Trwało to wieki, no. Trzeba było wielkiej siły. Wielkie niedopowiedzenie. Tak, jakoś się domyśliłem. No cóż, pozostaje mi tylko powiedzieć dziękuję. Ivaldi i synowie też byliby wam wdzięczni. Ivaldi i synowie, brzmi jak fajny warsztat. Także mam nadzieję, że nie będę musiał tu już wracać. Mam trochę tych ech. W sumie jakbym chciał sobie ulepszyć na przykład tułów, to ile potrzebuję tych ech mgły? 2500, mam 10. No zobaczymy, pewnie będę musiał tu jeszcze przyjść, no ale trudno. Nic ci nie pasuje. Albo nie będę tu przychodził, bo ja dzisiaj już naprawdę planuję zakończyć tę przygodę. No i oczywiście ten pancerz wydłuża nam możliwość biegania w tej mgle, plus zabijając przeciwników dostajemy zaklęcia do wpakowania w pancerz, które też albo wydłużają, albo no ogólnie zwiększają naszą odporność na tę mgłę, albo jakieś tam bonusy dają, typu, nie wiem, po zabójstwie przeciwnika odzyskujemy trochę powietrza, czy jakoś tak, nie wiem. No, także można dłużej w tej mgle siedzieć. Taki największy run, jaki miałem, najbardziej punktowany, to chyba 10 tysięcy tych ech mi się udało dorwać. No ale no, tak jak mówię, strasznie mi zepsuł odbiór tej gry ten cholerny grind i, no i to, że muszę mieć po prostu secik zrobiony, nie? Gdyby nie to, to po prostu bym w tym krasnoludzkim chodził, chociaż tam też echa były potrzebne do ulepszeń, więc no trochę, nie wiem, nietrafiony pomysł. Nie chcę się wypowiadać za bardzo na temat tego Niflheimu i Muspelheimu w sumie też, bo po pierwsze nie chcę się z powrotem denerwować. A zaraz jeszcze będę musiał chwilę. Nie chcę się z powrotem denerwować, bo wczoraj byłem naprawdę wkurwiony potężnie na tę grę. Do tego stopnia, że stwierdziłem, że nigdy więcej już w nią nie zagram, jak będę tylko myślał o tym grindzie. No, więc nie chcę się wypowiadać, bo... Może ktoś lubi Niflheim i Muspelheim i jest masochistą. No już nie moja... Nie moja brocha. Ja wam tylko mówię, jakie ja mam odczucia. I tak jakbyście zastanawiali, dlaczego taki przeskok i dlaczego tego nie ująłem na filmie, bo po prostu ten film się nie nadawał do publikacji, bo czułem się z nim absolutnie niekomfortowo. A jednak w tym hobbystycznym zajęciu
jakim jest nagrywanie filmów na YouTube, mój komfort jest, wybaczcie, najważniejszy. Dobra. Idziemy się spróbować z tą Walkirią, no bo ja nadal nie mam opcji powtarzania tych wyzwań. Te miecze się pochowały, nie mogę ich dalej ten, bo szóstą próbą jest właśnie Walkiria. Więc nawet jakbym sobie chciał nafarmić tych węgli czy czegoś tam, żeby ulepszyć ten Kirys, czy co to jest, to nie jestem w stanie. No bo nie mogę. I tu jest ta Walkiria. I teraz bardzo możliwe, że dzisiaj też nie uda mi się skończyć tej gry. Dobra, ja mam taki pewien zestaw powitalny, jeśli chodzi o to, jakich ataków użyję, tylko pytanie, czy ona się pod ten zestaw, prawda, wpasuje. Robimy tak, zmieniamy na ostrza, robimy tak, tu już sobie puszczamy Drakuli. Dobra, trochę mnie tu dupnęło, ale robimy tak, może jeszcze tę piekielną mgłę i spróbujemy ją tutaj dalej jakoś sobie... Prawda, spróbować, ała, dokończyć. Żyćko tu widziałem, dobra, odsuńmy się trochę. Co ona tutaj robi, bo w sumie nie wiem, jakie ona ma tutaj. Aha, dobra, to pamiętam, że ona tak robi. Valhalla. Też masz trzy dupnięcia. Taki mam jeszcze atak runiczny. Całkiem wesoły, musicie przyznać. Może jakiś szał, może jakieś pierdu w szale, może ją tutaj spróbujemy nastukać jakoś wesoło? Może to nam coś da? Nie mam kamienia zdrowia, szkoda, widzę, że całkiem dobrze idzie. Rzućmy jeszcze tym na sam koniec. Tak, Valhalla. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Łap. Kombo powitalne numer 2. O, teraz sobie poszła. Stryk, ała. Dobra. Dajmy ją trochę jeszcze. Nie, ja widzę, że muszę. O, udało się, dobra, nieważne, nic nie muszę. O, ale fajnie, że się nie musiałem wkurwiać. Jezu, jak dobrze. Ja pierdolę. O. Ale ulga. Tak, zgadza się. Kocham i rozumiem. Zniszczyłeś moją materialną postać. No jeszcze mi w pysk strzel. To chyba wystarczy. Wdzięcznością nie zapłacisz za naostrzenie broni. Valhalla czeka. Żegnajcie. No, ta poprzednia też nie powiedziała nic szczególnego. Ona tylko, o, czemu taka byłam? A my powiedzieliśmy, że to przez twoją królową. Aha. I tyle. Tam już dalej się ta fabuła jakby nie popchnęła. Tak samo jak tutaj. O Chryste. Rada Ośmiu. To chyba była ostatnia. Zgadza się. A no tak. Do Rukstul a Valkyrs. Jak pamiętasz, wejście jest przy dwóch posągach wioślarzy. Jeszcze to nam zostało. Ale to dobrze, bo tam jest skarb zakopany, więc skoczymy sobie tam. Tak. Silniejsza niż pozostałe Walkirie? Delikatnie mówiąc, bracie. Więc musimy się przygotować. I tego zwiększa obrażenie zadawane przez rzut toporem. No może. I tego wam, moi drodzy, też raczej nie pokażę. W sensie możemy ją sobie włączyć dzisiaj, zobaczyć jak bardzo nas zaora i iść w cholerę. I mamy karwasze Walkirii, więc mamy cały set Walkirii, ale nie wiem, czy będę chciał go zakładać, tak na dobrą sprawę. On jest chyba... Jak tak patrzyłem na statystyki, to ma takie, które mnie jakoś szczególnie nie interesują, więc chyba pozostaniemy z tym setem Ivaldiego. Dobra, mamy jeszcze trochę... Właśnie, ornamenty, węgla i tak dalej. Może dam radę teraz ulepszyć pancerz trochę wyżej. W ogóle tak sobie upgrade... Co? Dla każdego, kto pokonał Walkirię, otwiera nowy poziom wyzwań. Wróciły chyba wszystkie miecze. Aha, no tak myślałem. To teraz trzeba będzie sobie znaleźć tylko takie w miarę... Jeśli chciałbym... O! Co, mogę przyzwać Walkirię jeszcze raz? Naprawdę? Tajemny prób. Wymagane klucze 0 na 3. Jeszcze coś tu jest? Nie ma czasu do stracenia. Jak uważasz? Skąd mam wytrzasnąć te klucze? Chryste, panie. O co to jest? Aha, mogę zejść tutaj. No to nie, no przetepnijmy się. Albo dobra, zejdźmy po prostu. Albo dobra, przetepnijmy się.
No, tak sobie ulepszałem ten i pas mam już w sumie... nie zwróciłem uwagi, ale ulepszyłem go już maksymalnie. Dobra, weźmy sobie może na początek mistyczna brama pierwsza. Jeszcze jakieś klucze mam szukać, jeszcze jakieś final wyzwanie. To Valkyria nie było final wyzwaniem, naprawdę. Tak mnie będziesz torturować, gro. O, możemy ci tutaj zdać raport. Rozbijaliśmy się po Niflheimie, co? Skąd wiesz? Smród porażki i Waldiego rozpoznałbym dosłownie wszędzie. Poza tym macie resztki mgły na buciorach. Aha, czyli nic dalej, dobra. No to co będzie tym razem? Ulepsz... nie, no nie chcę karwaszy, a tego nie mogę, bo... Aha, wielkiego ornamentu, ale tułów chyba mogę ulepszyć, tak jest, więc lecimy w górę. Level up, bardzo ładnie, prawie ósmy. I też wielki ornament jest tam potrzebny i echa mgły 5000, a do ulepszenia rąk potrzeba 4. No to jeszcze do tego cholernego Niflheimu będę musiał się wybrać. I nie skończę dzisiaj tej pieprzonej gry, ja pierdolę. Albo olać to, może to oleję, więc co, ja tylko sprawdzę o co chodzi z tymi kluczami, więc zrobimy sobie te pierwsze wyzwania. Chyba, że teraz mają, nie wiem, wyższy poziom trudności albo coś. Zrobimy sobie, zobaczymy te pierwsze wyzwania. A, nie tędy, cholipka. Jak to wygląda i czy faktycznie mogę jakiś tutaj klucz zdobyć, czy o co chodzi? I lecimy z fabułą. Trudno, nie będę miał najbardziej ulepszonego setu, ale naprawdę nie mam już siły na tę grę. Zebrane klucze 0 na 3, próby mu Spellheimu. Dobra, podjąć wyzwanie. Będzie to samo? Uniknij obrażeń. O, próba niemożliwa. Aha, czyli to nie są te same próby, to są gorsze próby. Uniknie obrażeń. No dobra, ostatnio mi nawet poszło. Robiłem to w ten sposób. I to naprawdę nie było fascynujące do oglądania. Tylko wtedy jeszcze mi się udało zrobić tak, że Atreus był w środku walki. Trochę go tak bardzo niefajnie potraktowałem i wysłałem go tam do wszystkich. Ale no nic mu się nie stało, a ja wygrałem, więc... O, fajny, bo wydumlił. Tego jakbyś też przewrócił, też by było super. Dobra, ten się chyba... Przewróć go! Dobrze! O, tylko wtedy nie było wulwerów. Wtedy były same draugry. Więc trochę prościej mi było zrobić to wyzwanie. Nie! Serio? Jeszcze 11? Dobra, tu jakieś łaski zdrowia mi wlatują, no nic, spróbujemy puścić im coś takiego. Niech to tam leci, sieje zniszczenie. No i tak to jakoś spróbujemy sobie tutaj... Może ograć, nie wiem na ile to się uda. Staram się, Atreus, bierz ich tam, są twoi. Dawaj, kruczęsy. Proszę się ode mnie odstosunkować. Dobra, Wulver padł. Tu by się przydało coś, co mi zwiększa obrażenia odrzutów, ale no już nie będę sobie specjalnie buildu pod to robił. Czekam na wiedźmy i kończę to wyzwanie, bo nie będzie miało najmniejszego sensu. No. Więcej wrogów z lewej! A, to są tacy szybcy!
Dawaj, 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 dawaj. No i o kurwa. Naprawdę? Przecież to jest nie do zrobienia. No i chuj. Skończyło się. Co za gówno. Nie, dobra. Dobra, 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 jebać to. Mam to w dupie. Mam to w dupie, mam to totalnie głęboko w dupie. Nie interesuje mnie to wcale, nie będę miał zupgrade'owanego pancerza, trudno. Jakoś to przeżyję, kończymy grę. Mam nadzieję, że zaraz o tym zapomnę i będzie mi się fabularnie bardzo przyjemnie jeszcze grało. Mam nadzieję, że to jest jeszcze możliwe. Dobra, w sumie zanim jeszcze ta fabuła, o tych walkiriach mi się przypomniało. Wybaczcie cięcie, ale znowu musiałem troszeczkę opłynąć. Także kopcniemy się tutaj do Rady Walkirii, znajdziemy skarb jeszcze, bo jest do znalezienia, chociaż nie wiem, czy jest mi jeszcze potrzebny, no ale jak jest do znalezienia, to go znajdźmy, to przyjemna rzecz, mam nadzieję, będzie. Zobaczmy, jak bardzo skopie nam dupę ta Walkiria i wtedy będziemy mogli już sobie kontynuować naszą fabularną przygodę. Zaraz ich tu pooddajemy, weźmiemy sobie tylko tak cele, mapa skarbów, no jest ten ryj, jest wodospad i pod takim kątem muszę na to patrzeć. No mniej więcej coś takiego. Tak by to mniej więcej wyglądało, ale gdzie by to miało być? Jeszcze raz, może mi to coś tutaj bardziej podpowie, bo to nie jest zaznaczone X-em, gdzie to jest tak dokładnie, nie? Tylko tak, o, po prostu. No jest ten środek, Walkirie nie spoczną, jeśli chcą, kryje to tuż pod ich nosem. No to tak jakby tu na środku gdzieś to miało być. To jest taka, o właśnie, charakterystyczna kubka ziemi. Właśnie taka jak ta. Co to jest? Niestabilna ruda. Do czegoś to rzeczywiście tam było potrzebne do upgrade'u. Oko runicznego mistrzostwa. Otrzymywanie obrażeń w trakcie wykonywania runicznego ataku się zmniejsza. O, to jest dobre, bo ja robię dużo runicznych ataków, więc bardzo chętnie bym sobie to gdzieś wrzucił. Tylko nie wiem za co, bo jak widzicie, mam już tu wszystko bardzo ładnie, kurde, powrzucane. No tu, nie mam tej rękawicy. A w nią też można było coś tam powrzucać jeszcze. Dobra, co my tu mamy? Średnia szansa na zwiększenie wartości run przy trafieniu. Ciesz się przybywem prędkości, pokonuj większe dystanse przy unikach. Dobra, bo ja sobie gdzieś chyba wrzuciłem... Albo nie? Nie, myślałem, że wrzuciłem sobie prędkość ruchu, ale nie, to w takim razie to wyrzućmy. To był fioletowy, nie? Też może coś by tu było? Zwiększa odporność na przeklętą mgłę. O, proszę bardzo, to na przykład zwiększa, to jest to, co mówiłem. Rzuty toporem, większe dystanse to było. Duża szansa, łaska run. Zmarzlina, bardzo mała szansa zyskania daru obrony. Ty, to jest w sumie spoko, przeciwnicy znajdujący się w prowadzeniu staną osłabieni. To ja bym to sobie wrzucił, a wyrzucił na przykład przy trafieniu poniżej krytycznego poziomu. Dar obrony. O, no nie wiem, co tu sobie wywalić. Przytrzymanie w sprawie... O, o tym zapominam, że mam coś takiego, więc to sobie zamienimy. Na ten... To, aha, te plagi to są wszystkie z Niflheimu i one jakoś tam ten Niflheim nam ułatwiają. No, co robił ten, bo już nie pamiętam, że był taki fajny, a nie mam gdzie go wrzucić. To. O. Dobra. No okej, okay. Najpierw odłóżmy tę Walkirię, bo to chyba nam krzywdy nie zrobi. Czekajcie moment. Kot nam się nauczył szafę otwierać i teraz trzeba być czujnym cały czas. Znaczy przy kotach ogólnie trzeba być czujnym cały czas, ale teraz trzeba być jeszcze bardziej... O, ja mogę z nimi gadać! Nie gadałem z nimi? O, nie pamiętam.
Aha, to nie... To wszystko? Przepiękna gondul? Żadnej opowiastki? A, wybacz, chłopcze. Widok gondul zawsze zapierał mi dech w piersiach. Chyba se wygoogluję. I tak cudną urodę, że dosłownie doprowadzała mężczyzn do szaleństwa. Odyn w końcu zabronił jej wstępu do Midgardu. No kurde, a to ci. Ale to walkirie ukazywały się ludziom? Nie tylko poległym? No nie liczę tego, co tutaj z nami się teraz dzieje, nie? To nikt inny jak Geir Drifur, zbrojmistrzyni Walhalli. Odpowiadała za uzbrojenie i szkolenie Einherjerów. Czego? Armii Odyna na Ragnarok. Przecież dla nich istnieje Walhalla. Einherjerzy czekają w jadalni, bez przerwy ucztując, chlejąc i pier... cudzą orząc ile wlezie. Gdy nastaje Ragnarok, Odyn wzywa ich do służby i walki w swym imieniu. Geir Drifur miała przy nich ręce pełne roboty. Lećmy dalej. Trzy mi język pokazała, no co za... To jest Ruta. Ruta. Chyba jak wszystkie walkirie. Nie do końca, chłopcze. No właśnie. Chociaż z tego właśnie głównie słyną. I to jest ich najważniejszy obowiązek. Sam widziałeś, kim stają się zmarli bez osądu walkirii. Sługa Michael. Dokładnie. Ruta Gunnarskuld. Teraz, kiedy nie sprzątają bałaganu po bitwach, Hel jest pełne dusz, których miejsce jest w Walhalli. Naprawdę przykra sprawa. No to będą miały... Serce Ruty pewnie pęka z... Sporo roboty. Jeśli przywrócimy je do czynnej służby. Medyczka Walkirii? Dziwne. Tak się składa, że Eir była dość dziwna. Bardzo cicha i spokojna. A to nie pamiętam takiej Walkirii. Jej siostrom gotowała się krew. Ona była niczym senny ocean. Zasklepiała rany śmiertelnikom i bogom. A nawet pewnemu arcymędrcowi, który przedobrzył z gorzałką i spadł z góry. Chyba go znam. Nie jestem z tego dumny. Ciekawe mieli tu przygody. Wszyscy. Z Mimirem na czele. Mam wrażenie, że w tej nordyckiej mitologii jakoś bardziej się potrafili bawić niż na przykład w greckiej czy egipskiej. No, no. Hildr, pani potyczek. Całkiem nieźle dogadywała się z Odynem. Z walkiriami zaś nieco gorzej. Większość czasu spędzała tu, w Midgardzie, obserwując właśnie wśród żywych. Od czasu do czasu siejąc ziarno niezgody. Żyła dla niesnasek. Niektórzy mówią, że była ich ucieleśnieniem. Ciekawe, co będzie robić na wolności. No jak? Do roboty, a nie na wolności. Mam nadzieję, że będę miał opcję wezwać tam tą królową, a nie, że ona za chwilę się pojawi i będzie przegwizdana. Wyswobodzono wal... Olrun. Niegdyś córka potężnego wodza. Zginęła, broniąc go przed rozbójnikami. Olrun trafiła do Walhalli, gdzie postanowiła poświęcić się pogłębianiu swojej wiedzy po wsze czasy. Mocno wyróżniała się na tle bez przerwy ucztujących i pijących trunki dusz przebywających w Walhalli. Kto ją przekabacił? Odyn. W pochłaniającej opasłe tomy wojowniczce dostrzegł bratnią duszę. Mianował ją naczelną kronikarką Walkirii. Dobra. Obskoczmy w pierdol i lecimy dalej. Szybko poszło. No i dobra, to już... Ej, nie zjebałem. Jezu, ile ona ma życia. O, świetnie. Oślepionko. Ała. Złaś na dół. O, ale mi się szybko skończyła ta kuryja. Uwaga, ojcze!
No nie! Miałem lekki... lekki cooldown. No, przyda się. Gdzie ona jest? Dobra, nieważne, lecę po żyćku. O nie, no nienawidzę. Dobra, ją pewnie też da się... zrzucić, jak robi to coś na górze, tylko po prostu jej nie widziałem. No zaraz umrę. Więc trudno się mówi. A to nie wiem, jakbym miał tego spróbować uniknąć. No, dobra. Może by była do zrobienia? Znaczy na pewno, ktoś to zrobił, nie? Ale nie teraz, nie dzisiaj, nie nigdy. Najprawdopodobniej czułbym się swobodnie i faktycznie jakbym miał wszystko poupgrade'owane maksymalnie, jak się tylko da i zrobił jakiś w miarę optymalny build. A gdzie ja idę? Przecież można się przeteleportować. Czy przenieść. Jakbym miał... tu gdzieś jest jeszcze skrzynka. Gdzieś tam, nie wiem jak ją otworzyć, ale nieważne, nie będziemy się teraz tym zajmować. No, pewnie by była do zrobienia... znaczy, wrócić. Na pewno by była do zrobienia, jakbym był maksymalnie poupgrade'owany, ale widzieliście, przez co muszę przejść, żeby się maksymalnie rzeczywiście po... przepraszam, poupgrade'ować. Na chwilę obecną nie mam zamiaru tego robić i jeśli wrócimy do tej Valkyrie, to tylko i wyłącznie po skończeniu fabuły. Jakiś bonusowy odcinek z pokonania Królowej Valkyrie. Bo teraz już chcę się skupić tylko i wyłącznie na skończeniu tej gry. Więc dzisiaj krótszy odcinek, ale w sumie fajnie, że udało się nie mieszać fabuły. Moje żale zostały wylane, mam nadzieję, że wybaczycie. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej, pa.